krzepnie blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Państwo, spędzić wieczór z Eweliną Lisowską, wypić herbatkę, siedzimy Narodowej Orkiestry Dętej w okresie przedświątecznym, to na pewno tak jak znaleźć pod choinką $1 000 000. Ewelina Lisowska w Narodowej Orkiestrze Dętej. Dzień dobry, witam, cóż za miłe powitanie. Patrzę na Ciebie teraz i nie sposób było powiedzieć inaczej. Mieliśmy kilka razy możliwość z sobą wystąpić, natomiast nigdy nie interpretowaliśmy i śpiewaliśmy, graliśmy kolęd, prawda? To prawda, mi się też zdarzało mieć niewielkie epizody z kolędami. Często to była jedna kolęda w roku, nigdy nie 7. Dałaś radę pięknie zaśpiewać wszystkie kolędy bez pomyłki. Te kolędy siedzą we mnie od mojego dzieciaka, bo moja babcia śpiewała ze mną od zawsze wszystko. Uczyła mnie różnych pieśni ludowych, tak uczyła mnie kolęd i można powiedzieć, że ja większość kolęd tak naprawdę znam na pamięć i można powiedzieć, że o każdej porze dnia i nocy jestem w stanie wyrecytować tekst. Także to mam na pewno opanowane, choć nie ukrywam, że kiedy się myśli o tylu tekstach naraz, zdarzają się drobne pomyłki nawet w takich dość oczywistych momentach, kiedy no, wiem, co jest w danej kolędzie, ale nie jestem przyzwyczajona do wykonywania tego repertuaru. Nie wykonuję go często, raz w roku, jak się zdarzy. Tak. Więc pamięć potrafi czasami szwankować. No to przekonamy się za chwilkę, drodzy Państwo, czy Ewelina Lisowska śpiewając kolędy się pomyliła. Zobaczymy, jestem sam ciekaw. Triumfy króla nie. Śpiewa nie, śpiewa.
ja zauważyłem, że jesteś niezwykle uczuciowo, emocjonalną kobietą. Widziałem dzisiaj miłość, jaką darzysz siostrzyczkę swoją, nie tylko na scenie, ale i poza sceną. Z orkiestrą rzeczywiście występuje po raz pierwszy, tak? W zeszłym roku występowała ze mną właśnie w Częstochowie na kolędach. To były takie pierwsze lody do przełamania przez Alicję. Dzisiaj już czuła się na pewno pewniej, chociaż i tak mam wrażenie, że w środku była przerażona, że jest za nią tyle osób, taka orkiestra, że nie może się pomylić. To chyba presja tej pomyłki jest taka najcięższa do zniesienia, bo wiadomo, że wtedy kładziemy coś, nad czym pracuje taka duża ilość ludzi. Nie chcemy marnować niczyjego czasu, chcemy coś zrobić jak najlepiej. I to chyba jest takie największe wyzwanie. Jak to dobrze mieć starszą siostrę. Sama by się nie zdecydowała, nawet jakby miała taką możliwość. Myślę, że tak. Dzieciom chyba teraz troszkę brakuje też takiej odwagi, żeby robić coś innego niż siedzenie w komputerze, nagrywanie filmów na YouTube'a. I ja staram się moim siostrom kłaść do głowy, że najważniejsza jest w życiu pasja, że trzeba robić coś, co nam sprawia przyjemność, rozwijać swoje talenty. Tak. I też ją namawiam, żeby właśnie kształciła się muzycznie, bo ma ucho i myślę, że miałaby szansę zostać całkiem fajną wokalistką. I myślę, że tą kolędą, którą Państwo za chwilę usłyszą, zachęcimy tych najmłodszych i zdecydują się, odważą się wystąpić z wielką orkiestrą i śpiewać zupełnie na żywo. Narodowej Orkiestrze Dętej wystąpię dzisiaj podczas koncertu na scenie z Kamilem Bednarkiem. Człowiek, który tak jak ja uwielbia muzykę graną na żywo, jest niezwykle impulsywnym,
emocjonalnym artystą, z którym uwielbiałem zawsze grać. Dzisiaj tym bardziej się cieszę, że będziemy razem. Witaj, Kamilu. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam w myślach koncert w 2018 roku, stulecie niepodległości, 100 minut muzyki i ty wszedłeś na scenę w Lubinie tutaj i zobaczyłeś 100-osobową orkiestrę złożoną z samych dęciaków. To prawda i ja pamiętam, że miałem takie wrażenie, że nawet niepotrzebne były głośniki. Nigdy wcześniej nie miałem okazji z tak wielkim zespołem wystąpić na scenie, więc to na pewno zapamiętam na długo. Ja bardzo doceniam artystów, którzy wiesz, nie boją się orkiestr. Mógłbym podzielić tych artystów na tych, którzy troszeczkę się jej obawiają i tych, którzy po prostu idą w dym. Widzisz emocje, widzisz taki powiew od dęciaków i po prostu wchodzisz na scenę, bo my wtedy graliśmy twoje przeboje praktycznie po jednej próbie i był występ. Tak? To też na przykład dla mnie jest bardzo rozwojowe. Jakaś taka inna emocja się uruchamia na scenie, mimo że śpiewasz ten utwór już setny raz, to dostaje ten utwór świeżości, takiego nowego życia i wiesz, to są takie fajne rzeczy, myślę, dla artystów, którzy no, jak mają możliwość gdzieś pograć trochę koncertów, to zdecydowanie to taką fajną świeżość wnosi do życia. Pierwszą kolędę Mędrcy Świata, którą zaśpiewasz, będzie ona w innej aranżacji, zupełnie innej. Myślę, że i dla ciebie była w innej, i dla słuchacza, ale tak powiedziałem, nie boisz się muzyki i podjąłeś w sumie spontanicznie takie wyzwanie, nie znając wcześniej zupełnie tej aranżacji. No a wśród nocnej ciszy rzeczywiście regowa to sytuacja. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że zainspirujemy pozytywnie. Ja myślę, że to taki fajny akcent, bo dodaje też radości do tej kolędy. Wiesz, taką lekkość i ten dęciaki na początku super. O, zobaczymy, co się będzie działo. No właśnie, zapraszamy. Mędrcy świata, monarchowie, gdzieś pieśnie dążycie? Powiedzcie nam, czyj królowie, chcecie widzieć dziecię? O, Bożowie, nie ma tronu i bydła nie cierży, a proroctwo świecie szerzy. O, tam żłobie nie ma tronu i bydła nie cierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Mędrcy świata, złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść to straszna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Przed Maryją stają z połem, niosą Panu dary. Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości? Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości?
Ja na przykład podczas kolędy w ogóle, wiesz, szukam akordeonu. Moje dzieciństwo jako jedyny muzykalny. Mariuszku, jedną kolędę chociaż. Akordeon i gramy. Nie? I to mi tak zostało. I pewnie to nie była tylko jedna kolęda. Nie, nie, to był cały, wiesz, recital. U mnie tata gra trochę na akordeonie i właśnie też siostra śpiewa, brat na perkusji, więc z biegiem czasu coraz więcej nas grało w domku i razem kolędujemy. Przed samym jeszcze wieczorem wigilijnym zawsze bawi mnie i po prostu nakręcę niesamowicie mój brat, jak on ma taką fazę na ustrajanie domu, choinek, wiesz, to jest niesamowite, ile on ma energii i siły, żeby to w ogóle robić. I ten dom potem wygląda jak choinka, ale jakoś tak zawsze mi się kojarzy, że jak będą zaraz święta, to Kondzio będzie kleił te lampki, wiesz, próbował. Cierpliwy jest. Tak, tak. Także jest parę takich fajnych sytuacji w domu, które się powtarzają co roku. Za chwilę usłyszymy Wśród nocnej ciszy. Co cię tak naprawdę w tej kolędzie kręci najbardziej? W tej aranżacji, szczerze mówiąc, na początku nie mogło się trochę przyzwyczaić, bo dla mnie było też wyzwaniem, bo jak człowiek jest przyzwyczajony do czegoś, to wyjść z tej strefy komfortu nie jest łatwo. Ale ogólnie podoba mi się energia, jest pozytywna, z taką radością. Chyba to jest takie, udziela się, jak się słucha tej kolędy albo śpiewa. Nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć udali, a widząc zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć udali, a widząc zawołali z wielkiej radości. Witaj Zbawcą, z dawna żądany. 4000 lat wyglądany. Na ciebie króle prorocy czekali, a ty z tej nocy tam się objawił. Na ciebie króle prorocy czekali, a ty z tej nocy nam się objawił. Jesteś artystką, która ma słuch muzyczny. Jest naturalnie muzykalna, bo nie boi się, wręcz dąży do tego, żeby wystąpić z dużym składem. Wiesz co, dla mnie to jest sytuacja wyjątkowa, bo ja kocham orkiestrę i to jest jakby niecodzienna sytuacja dla mnie muzyczna na scenie, kiedy mogę wystąpić właśnie z tak ogromnym składem. I to jest piękne i można powiedzieć, że jest to też poniekąd spełnienie moich muzycznych marzeń. Bardzo się cieszymy.
Drodzy Państwo, słuchajcie orkiestr, słuchajcie muzyki na żywo, bo ona była naprawdę fascynująca. Ale ja powiem jeszcze od siebie, że ja naprawdę podziwiam tych wszystkich ludzi, bo ja też chodziłam do szkoły muzycznej, co prawda na gitarę klasyczną, skończyłam tylko pierwszy stopień. I tak bardzo podziwiam wszystkie osoby, które spędziły tyle czasu na grze na danym instrumencie. To jest niesamowicie trudne i wymaga bardzo dużo energii i pracy. Cieszę się naprawdę na takie okazje, jak chociażby koncert świąteczny, który no, nie jest kameralny, właśnie tylko ta sala jest wypełniona artystami i muzyką graną na żywo. Tak. Ja nie wiem, jak ty to robisz, bo masz ile? 30 osób w składzie? Tutaj było ponad 40. Ojejku, a ja mam, słuchaj, tylko 4 muzyków. Jak ty to robisz z taką ilością osób? To jest dla mnie po prostu nie do wiary. Są na to sposoby. Także gratulacje. Dziękuję bardzo.
Dam ci zawsze słuzy łzy, słuzy łzy, ześliczne anioły. A tu leży sam jeden, sam jeden, jako palec goły. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Prezent pod choinkę, którego nie zapomnisz do końca życia. Jest taki prezent i dostałem go u mojej babci, jak ma 12 lat, może 11. Ona ma takie jeszcze stare lampki, pamiętam, one mają chyba z 50 albo 40 lat, jeszcze na takie stare żaróweczki, takie lampioniki, ruskie podejrzewam. Pod tą choinką dostałem od Mikołaja prezent w postaci Discmana. Teraz nie wiem, czy dzieciaki w ogóle kojarzą, co to jest za urządzenie. I potem zacząłem zbierać płyty, jak sobie odłożyłem gdzieś, wiesz, posprzątałem coś, zbierałem sobie na płyty. Fakt, że się zacinał, to nie był jakiś dobry Discman, a słuchawki, no, gdzie ten bas? Właśnie, gdzie ten bas? Chyba pod choinką został. Ale grało i byłem, strasznie byłem szczęśliwy, że mogłem sobie chodzić z muzyką na uszach wszędzie dookoła, gdzieś tam po okolicy. Także to był chyba taki najlepszy prezent, który najdłużej zapamiętam. Że jest u nią moja perełko, lulaj ulubione me pieści dzełko. Lulaj, że jest u nią, lulaj, że lulaj, a ty go matulu płaczu uczulaj. Lulaj, że jest u nią, lulaj, że lulaj, a ty go matulu w płaczu uculaj. Zamknijże znużona płaczem powieczki, utulże zemdlona łkaniem usteczki. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a ty go matulu w płaczu uculaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a ty go matulu w płaczu uculaj. Że piękniuchny mój aniołeczku, lulaj, że maluchny świata kwiateczku. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a ty go matulu w płaczu uculaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a
Tacy go ma tu lub płaczu. Moi drodzy, znajdujemy się w siedzibie pierwszej w Polsce Symfonicznej Orkiestry Dętej w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie w Narodowej Orkiestrze Dętej i rozmawiamy sobie przy herbatce z Karoliną Artymowicz, wokalistką, z którą mam przyjemność wykonać kolędy podczas tego pięknego, świątecznego koncertu. Dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie rozmawialiśmy, jak artyści, mając 2-3 minuty, muszą poznać nie tylko siebie z imienia i nazwiska, ale muszą poznać swoje emocje, muszą się poczuć, aby stworzyć jedność na scenie, prawda? Tak jak wspominałam tobie wcześniej, że grałam w zespole i w tym zespole, jeszcze w liceum, mogliśmy po prostu być na siebie kompletnie źli, nie rozmawiać ze sobą, ale ta muzyka zawsze gdzieś tą nić porozumienia znajdzie. Dokładnie. I to jest piękne po prostu. A wyobraźmy sobie, co się dzieje w 50-osobowej orkiestrze. Dokładnie. Gdzie mamy 50 artystów, ognisty temperament, introwertyków, różne osobowości i my jeszcze mamy na to 2 minuty, żeby poznać, stworzyć jedność. Tak. Przy tak nawet skomplikowanej w sumie aranżacyjnie kolędzie, jak Anioł Pasterzom mówił. Właśnie Anioł Pasterzom mówił, uważałam za jedną z tych kolęd, gdzie no nie da się za bardzo zaszaleć, tak? Są 3 zwrotki, brzmią tak samo, wszystko jest bardzo takie płaskie, no też nie jednostajne, jest, no, można by było. Dokładnie. I dostałam od ciebie ten aranż, tak? Pewnego wieczoru i odpalam sobie i mówię, wow, byłam w szoku, że można coś tak pięknego zrobić z kolędą, o której miałam już wyrobione zdanie i myślałam, że już mogę przypieczętować i koniec. Gdzieś tam w szuflady w mojej głowie z napisem nuda.
A w tym wszystkim zależało mi na tej prostocie tak naprawdę. I mam nadzieję, że słuchacze również docenią nasze wspólne wykonanie, bo mimo tych wszystkich tematów muzycznych, kontrapunktów, orkiestrowych brzmień, można tę kolędę po prostu normalnie zaśpiewać. Nie? Kolędy to są takie... takie piosenki, takie gdzieś tam dźwięki, które towarzyszą nam od dziecka. I nie lubimy, jak nasze gdzieś tam dziecięce wspomnienia się w cudzysłowie bezcześci, tak? Mhm. I chcemy uczestniczyć w tym, tak jak ty mówisz, tak? Że my chcemy gdzieś tam sobie z tyłu nucić. Ale mając też taką frontmenkę jak ty, która ma dużą amplitudę głosową, szeroką tesyturę głosu, należałoby znaleźć kompromis pomiędzy tą dokładnie, prostotą, dokładnie. A jednak pokazaniem orkiestry, możliwości instrumentów, takiej trochę edukacji. Tak, nie? Tak. I to jest właśnie, to ładnie to nazywałeś, ten kompromis, który, bo często kompromis kojarzymy z jako negatywne słowa, tak? Bo ktoś coś traci, ktoś coś traci. Zgniły tak? Kompromis. A mimo wszystko to jest przepiękny kompromis, bo właśnie jest bardzo artystyczną wersją, ale oddaje szacunek oryginalnej kolędzie i to jest właśnie przepiękne i to właśnie usłyszałam w tym aranżu, który mi wysłałeś, po prostu no, byłam zachwycona po prostu i podekscytowana. A zatem bierzemy głęboki oddech i zaczynamy śpiewać. Czego stworzenia
Oh.